Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start, a dzięki Piki 15 dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Przed materiałem mamy pewne pytanie do was. Dlaczego według was YouTube pozwala na reklamowanie cheatów? Dosłownie od kilku dni wciąż pojawiają się nowe pogłoski na temat nowego zespołu Paszy, w którym już wkrótce prawdopodobnie się znajdzie. Jednak dzisiejszego dnia otrzymaliśmy naprawdę mocnego newsa, któremu możemy wierzyć raczej w 100%. Jak informuje nas Polish Leaks, które rzadko kiedy się myli, Jarosław Pasza Jarząbkowski wróci do gry w barwach Akademii Team Liquid. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sama drużyna weźmie udział w pierwszym sezonie odświeżonej Polskiej Ligi Esportowej. Zatem w tej chwili potwierdza się scenariusz, o którym mówiliśmy w poprzednim materiale. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to w pełni polski skład, czy jednak Pasza zamierza pójść w formację międzynarodową. Jak dobrze wiemy, pierwszy sezon nowego PLE odbędzie się w zimę tego roku. Konkretnej daty jednak jeszcze nie znamy. Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że sam skład będzie wybierany przez Paszę na samej transmisji. W końcu do samego rozpoczęcia PLE mamy jeszcze trochę czasu. A wy jak myślicie, kto znajdzie się w takim składzie? Ostatnio serwis Epic Place wychwycił ciekawą rzecz na jednej z reklam na platformie YouTube. Jak widać, promowane są na nim wszelkiego rodzaju cheaty, począwszy od jakiegoś wallhacka, kończywszy na tych najgorszych, czyli aimhacku. Jestem ciekaw, czy YouTube filtruje w ogóle to, co jest reklamowane na samym serwisie. Jeżeli tak, to jednak nie wychodzi im to zbyt dobrze. Nie jest to jedyna taka sytuacja, bo jak wiemy, wiele cheaterów streamuje sobie bez żadnych konsekwencji właśnie na YouTubie. Serwis najpewniej z chłodną drogą traktuje po prostu każdy report, który jest skierowany właśnie w stronę takich osób. Jak informuje nas serwis HLTV, w tej chwili trwają rozmowy, aby co najmniej część zespołów z Ameryki Północnej przeniosła się do Europy, gdzie zakończą 2020 rok. Podobno dużą motywacją, aby zrobić taki krok, jest turniej Blasta, który chciałby sprowadzić do Europy 4 drużyny z Ameryki Północnej: Liquid, Evil Geniuses, 100 Thieves oraz MIBR. Podobno połączony turniej obu tych regionów miałby wystartować wraz z rozpoczęciem Blast Premier Fall Series, który rozpocznie się już 22 października. Jak stwierdził Łukasz Pożyczek, światowa pandemia oraz fakt, że coraz więcej graczy z Ameryki ucieka do Valoranta, może sprawić jedynie, że profesjonalna scena z CSGO zniknie całkowicie z Ameryki Północnej, a najlepsze drużyny przeniosą się po prostu do Europy, dopóki sama sytuacja się nie opanuje. Czy według was zniknięcie sceny amerykańskiej jest możliwe? Już dzisiejszego dnia zakończą się oficjalnie zmagania VSL Pro League. W finale zobaczymy dwie naprawdę potężne formacje: Natus Vincere oraz Astralis. Co jednak najciekawsze, Navi w tej chwili ma już jedną mapę przewagi z racji, że dostali się do finału z górnej drabinki. Jak napisał jeden z użytkowników Twittera, cały finał tejże ligi może zależeć od dwóch graczy: Elektronika oraz ES Freetaga. To oni mogą być kluczowi w kontekście samego zwycięstwa na ESL Pro League. Wystarczy, że jeden z tych graczy będzie mieć gorszy dzień i przed całą drużyną mogą pojawić się ogromne schody. Jak myślicie, kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko? Ze strony Epic Place możemy wyczytać, że obiecujący nowy skład, w którym znalazł się m.in. Edward, czyli legendarna postać Natus Vincere, oficjalnie rozpadła się. Drużyna Selecta została uformowana stosunkowo niedawno. Miał być to powrót z przytupem na scenę ze strony Edwarda, jak i pozostałych członków tego zespołu. Niestety, ale skład nie przetrwał zbyt długo. A szkoda, bo na papierze nie wyglądało to źle. W samej formacji mieścili się Edward, Oscar, Disco Doplan, Sanden oraz JL. Z formacją Existence oficjalnie już żegnają się Refrez oraz Hoxie, którzy prawdopodobnie już wkrótce dołączą do Mad Lions. W ich miejsce wchodzą Mess oraz Manx z Copenhagen Flames. The big question doesn't seem like anyone's really holding that angle tightly. Action right here so far from the side of Heroic. Ooh. He's gone all in hands. Does have an AK. And will actually lose his head in the process. Nico. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu.
A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie, aby odwiedzić Hellcase'a, korzystaj z naszych kodów i linku podanego w opisie. Tym samym wspierasz ten kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.